Są zapomniane wojny, są zapomniane bitwy, są nieznani praktycznie generałowie. Do takich należał generał Wilhelm Orlik Rickemann, który 1 października 1939 roku rozwiązał Korpus Ochrony Pogranicza. Paweł Wieczorkiewicz. Jestem gotów założyć, biorąc państwa populację, słuchaczy za 100, że może jedna osoba na 100 będzie wiedziała, kim był generał Wilhelm Orlik Rickemann. A to w gruncie rzeczy jeden z największych bohaterów wojny 1939 roku. Tylko bohater, który musiał pozostać w cieniu w PRL-u, a który z różnych powodów, głównie zawiści swoich kolegów, podkomendnych, a wszystkim przełożonych, pozostał w cieniu również na emigracji. To dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, który na czele zgrupowania swoich wojsk w 1939 roku po 17 września po agresji sowieckiej walczył aż do początków października, odchodząc coraz bardziej na zachód, ratując w ten sposób swoich ludzi, siebie od losu oficerów i żołnierzy z Katynia, Starobielska czy Ostaszkowa. Walczył z armią sowiecką, walczył z sukcesami. Potrafił odpierać ataki sowieckie. Nie dał się pobić, nie dał się rozbić. 1 października wobec przejścia Bugu, znalezienia się na obszarze okupacji niemieckiej, rozwiązał swoją grupę. Samemu udało mu się dostać do Szwecji. Nie wykorzystano go w żaden sposób na zachodzie, nawet właściwie o nim zapomniano. Nie pamiętano o nim w Polsce. A to człowiek, który powinien mieć nazwisko na głównych placach Polski, na głównych ulicach Polski, człowiek, który powinien być pamiętany i czczony na równi z Antonim Schillingiem czy Wiktorem Thomea, o wiele bardziej niż inni, nie zawsze zdolni, nie zawsze sprawnie działający generałowie września.